Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Teraz jedziemy na jakiś wyścig pokazowy. Prawdopodobnie z tego, co widziałem na ikonce, będziemy ścigać się z pociągiem. Pociąg! Pociąg! Jedziemy na pociąg! Kurczę, ten ruch lewo strony, wiemy. God damn it! Ja pierdzielę. Tak, z trójki będę ruszać. Ojej. No dobra, jedziemy. Tylko tak, tam będzie chyba od razu przypisany jakiś samochód, którym będziemy się ścigać. Pociąg chyba towarzyszy nam od pierwszej części Forzy. Wiem, że w dwójce z pociągiem też musieliśmy się ścigać i chyba w jedynce, tylko tak nie mogę sobie przypomnieć. Może na zwiastunie gdzieś widziałem ten pociąg. Ogólnie w Forzie Horizon 3 możemy spotkać pociąg jeżdżący sobie od tak o potorach i możemy się z nim ścigać, kiedy tylko chcemy. Teraz chciałbym się przejechać tam. Jadę moim Mitsubishi Lancerem Evo 8 z poprzedniego odcinka. Ścigaliśmy się w nim w mistrzostwach. Dzisiaj nie będziemy się ścigać w mistrzostwach, no nie. Dzisiaj będę chciał sobie poszukać ukrytych samochodów i wszystkich tych rzeczy dodatkowych. Ukryte samochody, te raz, dwa i tutaj gdzieś był kierowca, drivatar jakiś do zrekrutowania, ale chyba mi zniknął. Więc tak, pojedziemy sobie tutaj i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Cyk. Myślę, że uda się szybko znaleźć te zaginione samochody. Tylko będziemy ich szukać inną furgą. W poprzednim odcinku wygrałem sobie Mustanga Bossa. Ważna sprawa. Ojoj. Wiecie co, ja tu pojadę na skróty. Ale katujemy. Wsteczny, jedynka, bez hamowania, bez zatrzymywania. Ej, po co mam jechać tam, jak to jest samochód shit. No dobra, poważna sprawa. Widzicie, to jest właśnie pociąg, o którym mówiłem. Sobie tutaj tak jeździć, możemy się z nim ścigać, kiedy nam się tylko podoba. No dobrze, bierzemy udział w zawodach. Cały czas jeżdżę na tej skrzyni manualnej i wiecie co? Podoba mi się to. Jeśli nie będę sobie radził, to wtedy zmienię na tą skrzynię automatyczną i już. Cyk! Ujej! Ej, widziałem tego gnoja? Nie, widziałem Camaro, ale widziałem Camaro starsze. Równie zajebiste, tylko że starsze. Jasne. Poziom trudności. O! Uszkodzenia na opon. Jak patrzę, mamy skrzynię ręczną. Nie, tutaj nie będę zwiększał poziomu trudności. W poprzednim odcinku dosyć łatwo mi szło wygrywanie. Zobaczymy, jak będzie na następnych wyścigach, ale na wyścigu pokazowym wolałbym tego nie robić. Dobra, gaz. Jedziemy tym razem muscle carem. Chevrolet Camaro. Poważna sprawa. Będziemy chyba przejechać... Kurde. Się trzęsie wszystko. To jest wyścig pokazowy. On jest tak bardziej na luzie traktowany w tej grze. Wiecie, o co chodzi. Pokazówka dla fanów. Ojej. Gra mi tutaj strasznie zwolniła. Nie wiem ile FPS-ów, ale poczułem jakbym, nie wiem, jakbym nie miał w ogóle kontroli nad samochodem, bez kitu. Takie przestawienie się nagle na 30 FPS-ów, straszne. No trzeba, ojej, i tutaj też. Trzeba kupić, ja wam pokażę może. Teraz nie mogę wejść chyba w ustawienia gry. Powinienem mieć tutaj te, a nie, są ustawienia. Obraz i... Zobaczymy, jak z tymi FPS-ami, bo tu jest strasznie z tym pociągiem. No jedziemy. 40 FPS-ów, to jest strasznie, ojej. No i 39, to już jest katastrofa. To znaczy tak, jeśli... Ja sobie tutaj włączę specjalnie, bo... Najgorsze są te spowolnienia. Jeśli gra się cały czas na 30 FPS-ach, to jest całkowicie w porządku. Ale najgorzej jest właśnie, jak widzimy ewidentnie takie spadki, no nie, z tych 60 na 30. Wtedy praktycznie samochodu nie da się opanować. I powiem wam tak, na tych 30 FPS-ach naprawdę gra się bardzo w porządku. To nie jest tak, że jeździ się jakoś gorzej czy coś. Tylko to po prostu wystarcza. Ojej. Nie, to było okropne. To po prostu wystarcza do normalnej gry. Mój komputer akurat daje sobie radę. Spróbujemy tutaj zredukować na dwójkę, żeby zahamować silnikiem i się udało.
samochód się jakoś fajnie ustabilizował. Ja muszę przeskoczyć przez niego? O, kurde, zahaczyłem leciutko. Możemy to powtórzyć. Muszę zrobić tak zdjęcie, żeby mniej więcej wyglądało atrakcyjnie. No, cała sztuka polega na tym, aby zrobić takie zdjęcie, jakby samochód rzeczywiście znajdował się nad tym pociągiem. Mogę sobie kawałek... jakby do przodu ten samochód przesunąć w czasie. Nie? Ale można zrobić też to po ludzku. Trochę jeszcze oddalimy. Tutaj można jeszcze... Nie, tutaj można jeszcze jedną rzecz zrobić. Bo można jeszcze powiększyć troszeczkę. Tak przybliżyć. O, trochę wyżej. Okej. Okay. Cyk. O, sfotografowałem nawet samochód. Dobrze. Zapiszemy sobie to zdjęcie. Tak, zapiszę pod nazwą Forza. To będzie chyba najczęściej zapisywana nazwa zdjęcia. Fajne jest to, że na Windows 10 mamy aplikację Forza Hub i dzięki niej mamy od razu... Możemy sobie te zdjęcia pobrać bezpośrednio. Nie musimy wchodzić jakoś tam w konsolę czy coś, czy wchodzić w przeglądarkę. Tylko mamy je praktycznie od razu na komputerze. To jest super. Dobrze, cofniemy jeszcze raz, bo musimy teraz już normalnie jechać. Raczej nie zdołam się tutaj rozpędzić, ale mam pomysł. Rozpędzić bardziej, nie? Ale spróbuję zaatakować tu. O, ta sama sytuacja. Dobra, wsteczny. Nie idzie mi za dobrze. Coś martwię się, że mi się nie uda wygrać z tym pociągiem cholernym. Ale nie, on bardzo zwalnia, widzę, przed metą, zobaczcie. Nie, raczej się uda, spokojnie. No, spoko. Także myślę, że teraz spokojnie możemy limit kratek ustawić na 60 z powrotem. Ale te spadki do 39 to były okropne. Naprawdę nie dało się samochodu opanować. Dobrze, że mamy jeszcze możliwość zmiany tutaj FPS-ów. To jest zbawienie, naprawdę. Okej, super. No i fajnie, zrobiliśmy sobie ten wyścig pokazowy. Teraz wypadałoby zmienić samochód na Mustanga Bossa. Tego, którego wylosowałem w poprzednim odcinku. W następnym odcinku myślę, że pokażę wam tryb online. Okej. Będziemy robić expansion, czyli rozbudowywać festiwal. Który? Tego jeszcze nie wiem. Okej. Wyznacz trasę do miasteczka. Powiedzmy, że tu. Block Party Radio, okej. Okay. Spoko, jeszcze jedno. Future Classic. O, podoba mi się. Timeless. You have got to listen to this. I found a local classical station called Timeless FM. It's community radio, so they're lovely and they can really use the sponsorship. But their production is less than slick. So I doubt their host has ever driven faster than 40 in his life. Check them out. Okej. Okay. No dobra. Pierwsze co to oczywiście włączymy sobie z powrotem 60 FPS-ów. Myślę, że za jakiś czas, jak kupię sobie nową kartę graficzną, nie będę musiał tego robić.
No ale to nie jest duży problem. Tak naprawdę te spadki takie hardkorowe pojawiają się w momencie, kiedy naprawdę dużo dzieje się na ekranie, tak? Gdzie jest masę, ale to masę różnych samochodów, albo gdy pojawia się ciapong, to wtedy jest katastrofa. Zerknijmy sobie na mapkę, czy ja muszę koniecznie jechać tutaj? Nie. Mogę sobie pojechać na przykład tu do Drivatara, ale zanim to pojedziemy, to zmienię samochód, bo tak wam obiecałem. Chcę sobie zmienić samochód na Mustanga Bossa i sprawdzić, jak on śmiga. Dostałem propozycję na Facebooku, jedna osoba napisała mi w wiadomościach, że żebym wziął, zrobił Ferrarkę. Ferrari jest takie z bodykitem, które możemy sobie zainstalować, bodykit do niego, albo R35 Nissana, żebym zrobił to na driftowóz. No, mi to nie pasuje na driftowóz, moim zdaniem, ale w tej grze możemy robić, co nam się tylko podoba, więc mogę zrobić z nich też driftowóz. Dobrze, jest, proszę bardzo, proszę bardzo, mamy tu jakąś premię do punktów doświadczenia. Jeśli będziemy jeździć tym samochodem, to fantastycznie. Uhuhu, wygląda świetnie. Mamy go już chyba stuningowanego, bo widzę, że jest krata bezpieczeństwa włożona w środku. Nie? Jest spoiler, jest obniżony na pewno. Felgi chyba nie są jakieś niestandardowe. Mamy także dokładkę, spoiler z przodu. No i w zasadzie tyle. Auto jest zajebiste, bardzo mi się podoba. Chociaż ten tył, taki zadarty do góry. Wolałbym, aby to troszeczkę inaczej wyglądało. No i moim zdaniem spoiler powinien być troszeczkę bardziej z tyłu. Ale poza tym, przód, damn, uwielbiam. Okej, w takim razie jedziemy poszukiwać naszych samochodów zaginionych. Najpierw może pojedziemy sobie... Tutaj mamy po drodze tego ziomka, poziomka. Będziemy musieli go chyba pokonać. I jak go pokonamy, to on będzie walczył razem z nami. Rzecz jasna, możemy tych drivatarów zwalniać. Mój na przykład drivatar, tutaj jest to napisane. W postępach, statystyki, zespół drivatarów. A, to jest mój zespół. Ale mój drivatar też zarabia na mnie kasę. Za każdym razem, kiedy wbijam do Forzy, widzę, że on przejechał ileś tam wyścigów już. To chyba tu będzie. Wiadomości od społeczności, kampania. A, nie chce mi się tego teraz szukać. Ale na przykład mój drivatar, tak się zalogowałem raz i się zalogowałem drugi raz. I po tym drugim razie patrzę, że przejechał 1200 wyścigów, a za pierwszym razem tylko 200. Także on naprawdę robi robotę. Świetnie. Wow. Posłuchajcie tego auta. Wow! Chyba przesadziłem z tą jazdą po rzece, ale okej, zbliżam się już bardzo szybko do celu. Nie będziemy się tutaj bawić, jedziemy na przełaj. Chociaż zdecydowanie nie jest to samochód do jazdy na przełaj. Ale musimy poszukać tutaj drivatara i upolować go. O, jest, chyba jedzie. Patrzcie, ten czerwony samochód, nie widać go na mapce, ale właśnie się pojawił.
Jest to samochód offroadowy, więc nie wiem jak mi pójdzie z nim. Zombie Killer UK. Kilka razy już go widzieliście na moich odcinkach, więc spróbujmy go upolować. O nie, nie mówcie, że on będzie jechał na przełaj. Łooo, domek! Cholera, nie mogę tu cofać? Mogę. Nie mogę! O cholera, szybko, 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 szybko. Wsteczny gaz. Nie mogę ruszać z miejsca, mimo że operuję tym gazem, żeby nie buksował bardziej. Okej, okay, może jeszcze jakoś się uda, ale teraz to już na bank muszę skracać. No i pięknie. Udało się. Dobra. Mamy ziomka w kieszeni. Zatrudniamy go. I niech zarabia dla nas punkcioki. A co? Great work, boss. You filled the lineup. Next time you find someone you want to hire, you might have a decision to make. Okej. Okay. Losujemy. O, żeż ty w mordę. Ford GT. Horizon Edition. Dobra, 20 tysięcy kredytów też dobrze. Jedziemy. Teraz tak. Musimy pojechać sobie tutaj i poszukać zaginionego samochodu. Prawdopodobnie on będzie gdzieś... Tutaj ogólnie też możemy sobie wszędzie pojechać. To nie jest tak, że nie możemy. Wydaje mi się, że tu będzie jakiś Festival Horizon, wiecie? No, ale na te rozwidlenie rzeki możemy sobie tu wjeżdżać. Tak jak chcemy. Właśnie to jest też fajne w tej Fordzie, że nie ma specjalnych ograniczeń odnośnie tego, gdzie możemy wjechać. Myślę, że na tą wielką górę byłoby ciężko, bo w pewnym momencie są po prostu takie strome skały, jak teraz widzicie po mojej lewej stronie. No rzeszty w mordę, BM-ko. Coupé jeszcze. Najgorsze to są coupé. Nie lubię coupé'ki. A36 coupé. Nienawidzę. Dobra. O, pojedziemy sobie kawałek rzeką. Bo tu i tak tak trzeba właśnie. Chociaż ten samochód, no, to niespecjalnie się do tego nadaje. Bo przy okazji możecie zobaczyć spód tego auta. Nie wyglądał najgorzej. Dobra, pojedziemy już drogą ładnie. Widzę, że tu jest rondo. Uwielbiam ronda w tej grze, bo można sobie na nich podriftować. Sprawdzimy, czy ten samochód bez dostosowania będzie potrafił coś latać bokiem. No, sprzyjająca akurat pada deszcz, więc powinno być ślisko, ale... Być odpowiednio ślisko do driftu, do ślizgu. I słuchajcie, daję radę! Na rondzie jest ok. Na rondzie właściwie każdy samochód może driftować ładnie, z napędem na tył. Tylko kurde, te trafole pieprzone. No myślę, że to byłby fajny driftowóz, moglibyśmy sobie zbudować z niego coś fajnego. Pojadę w tą stronę, żeby ich tak dużo nie kasować. No, powiem wam, że to mogłaby być fajna sprawa, zrobić z tego driftowóz. Ale co uważacie o zrobieniu driftowozu na przykład z Nissana GT-R R35? Bo ja tego samochodu naprawdę nie widzę jako driftowóz. No, dla mnie to jest samochód, który powinien się ścigać, no wiecie, tak na wyścigach. Driftowozy to są takie samochody bardziej jak jakieś takie japońskie, Mazda RX-7, której jeszcze nie ma w tej grze, jeszcze, bo prawdopodobnie będzie dodana w jakimś dodatku. Nie wyobrażam sobie Forza bez Mazdy RX-7. Okej, okay, musimy znaleźć tutaj budynek. Jakiś taki garaż. Ja widzę, że na tej wolnej przestrzeni tego tu nie ma, więc powinniśmy udać się gdzieś tu. I uwaga! I to chyba będzie bingo. Oczywiście! Co tym razem odkryjemy? Aż sobie wezmę łyka herbatki. Okej, wow me. Uuu. Jakieś... nie znam. Dune buggy, cool. Chyba z GTA. To jest Myers Max. Zawsze chciałem jeden z tych, kiedy byłem dzieckiem. Właściwie, chciałem Lamborghini Countach, ale myślałem, że nie mogłem go wziąć na plaży. No okej. Okay. Asuka, mamy nowy samochód. Nie cieszysz się? Dobra.
Czyli mamy nowy samochód offroadowy. O, super. Jedziemy po następny zaginiony, gdzieś tutaj. Czy my zdołamy przejechać sobie jakoś tu na przełaj? Spróbujmy. Tu. No, na razie jedziemy. Chyba się da. Oczywiście, że się da. No to kurczę, nieźle. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jest możliwość wjechania tam w tą górę. Sprawdzimy w tym odcinku? Nie, wiecie co, ja bym musiał tam poszukać odpowiedniego wjazdu, bo podejrzewam, że nawet jeśli jest taka możliwość, to żeby tam wjechać, będzie trzeba szukać drogi, dobrą godzinę, żeby objechać tą górę dookoła i tak dalej. Także ja sobie to porobię poza odcinkami, żeby już wam pokazać wynik tego mojego poszukiwania odpowiedniej drogi. Ale tutaj chyba łatwo znajdziemy nasz garaż, bo widzę, są już tutaj jakieś budynki i wyglądają na takie, w których powinien być ukryty nasz samochód. Jest nawet ciągnik. Chociaż nie, zobaczcie. Nie ma tu tego garażu, którego szukamy, prawda? A to w takim razie, gdzie on jest? Tu nie widzę. Tam coś białego jest. Pojedziemy kawałek dalej. Jest tu sporo budynków. Tylko, że nie wszystkie mogą mieć nasz samochodzik. To jest jakaś farma rolnicza. A, tu nic nie ma. Ja bym poszukał jeszcze gdzieś w tamtą stronę. Przeważnie te garaże są gdzieś z dala od drogi, tak żebyśmy przypadkiem, zupełnie przypadkowo na to nie trafili, wiecie o co chodzi. Żebyśmy się troszeczkę wysilili w tym poszukiwaniu. No właśnie. Pojedziemy sobie kawałek jeszcze tutaj. Spróbujmy po obrzeżach. Z dala od dróg. Stamtąd przyjechaliśmy, gdzie teraz jadę. Więc tutaj już teren mamy jakby obadany. To będzie raczej środek okręgu. No jak tutaj będzie... Nie, tu byliśmy już. Tutaj sobie odkryłem tą tabliczkę, tak? Gdzie ona jest? L? Nie ma tej tabliczki. Tu jest jakiś podziemny wjazd albo coś? Powinna być tu tabliczka. Tego się nie da rozwalić. No jest ten wielki ciągnik. Tabliczka też mi się gdzieś... O, patrzcie. Czy ona była tu w środku? Serio? Jak mamy tam wjechać? No spoko. Jak mam ją rozwalić? Da się tutaj... Okej. To było dobre. To jednak się udało. Nie wiedziałem, że mój samochód się tutaj zmieści. To jest jednak... muscle, stary, amerykański samochód, więc trochę szeroki. Dobrze, pojedźmy sobie tutaj. Czy my tu coś znajdziemy? Tu pusto. Czy to będzie gdzieś tu? Co to za pole w ogóle? Jest jakieś pole zmutowanej kukurydzy? Jakieś palmy? Widzę, że coraz trudniej jest to znaleźć, ale znajdziemy, spokojnie. Zaginione samochody. Przeważnie z dala od dróg. Hej! Dam, 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 dam. Co wy na to? Mamy cholernego drona do tych rzeczy. Tu nie ma. Dron jest tyle wygodniejszy, że on nie może się wznosić wyżej, no nie? Ale mogę się nim swobodniej obracać, wiecie? I teraz tak, czy te garaże dla różnych samochodów są inne? Czy wyglądają inaczej? Myślę, że twórcy powinni coś takiego zrobić, bo wtedy trudniej by było właśnie znaleźć jakieś
jakiś garaż odpowiedni. Tam, oj. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Myślicie to co ja? Że ten garaż wygląda zupełnie inaczej? Dobra, tu nic nie ma. Tutaj mamy garażyk, ale on też nie wygląda jak ten, którego szukamy. No to ciekawe. Robię już powoli kółko. Czyli co, powinienem teraz skierować się bardziej w centrum okręgu, aby znaleźć to, czego szukam. Chyba, że gdzieś tutaj jest ukryty. Bym się śmiał, jakby był w tym polu. Patrzcie na to. Damn! Znaleźliśmy. Dobra, jest. To wracamy. No, spoko. Dron się bardzo przydał. Przydał się dlatego, że można nim się łatwiej obracać, wiecie? Można łatwiej obracać tą kamerą i więcej dzięki temu zobaczyć. Teraz tak, na mapce pojawiła nam się właśnie ikonka tego garażu, mimo że jej jeszcze nie odkryliśmy samochodem. To już pojawiła się i możemy sobie do niej podjechać i zobaczyć, co to będzie za jakiś nowy wóz. Pyk, wow. O, ten samochód nie był najlepszy do jazdy po tych bezdrożach na ten odcinek ogólnie. Mogłem wziąć coś innego. No, następnym razem, jak będę chciał czegoś szukać, to wezmę jakiegoś SUV-a chociaż. Albo coś terenowego. Mogłem tego... Local Motors wziąć. Rally Fighter. Oh shit, co to jest? A propos. Is a Lamborghini. The LM002 was supposed to be a luxury car you could take off road. Looks like this one's been hitting the dirt too hard. The suspension's gone. Lamborghini. Ekskluzywny samochód offroadowy. Strasznie mi się to podoba, że jest dużo takich właśnie smaczków w tej grze. Wiecie co, mam trochę taki niedosyt. Pojedźmy sobie tutaj na nielegalne wyścigi tym właśnie wozem i przejedźmy się nim trochę, pościgajmy się, co? Tak jest. Pojedziemy na przełaj odrobinkę, żeby wjechać na tą fajną drogę w okolice samochodu, którego pierwszego dzisiaj zlokalizowaliśmy. No i... pojedziemy na nielegalny wyścig, chcę tam właśnie pojechać, pościgać się tym autkiem i zobaczymy, jak działa ten bonus do punktu doświadczenia, ale damn, to jest cholernie szybkie, albo ja zjeżdżałem z jakiejś niesamowitej góry i nawet tego nie odczułem. W sumie sprawdziłbym, ile ten samochód może pojechać maksymalnie, jaką ma prędkość maksymalną, w której on jest klasie, klasa A, 800 punktów, wymaksowany. I powiem wam, że jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest naprawdę nieźle w tym aucie. I mamy 6 biegów. Jak na muscle cara, to jest bardzo dużo. Oczywiście jest to stunigowany muscle car. Rzuciło odrobinę. Za duża prędkość, nie? Mamy tu kilka samochodów do sfotografowania. I chyba dostanę teraz bonus. Tak jest. Cyk. Dostałem 15 tysięcy. Jeszcze możemy sfotografować samochody ruchu ulicznego. No i Mazda Speed 3 nam się pojawiła. Świetnie. Idziemy dalej. Prosto na wyścigi nielegalne. No zaraz, gdzie nas to kieruje? To jest chyba jakiś skrót, nie? Ale my chcemy jechać tym samochodem po asfalcie. Już mamy dosyć jeżdżenia. Już mam dosyć jeżdżenia tym samochodem po bezdrożach. Czy jakimś szutrze. To jest samochód do jazdy po asfalcie. Tak go musimy traktować.
Kurczę, ale start ma niezły. Jak już złapie przyczepność, to przyspieszenie jest kozackie. I to w klasie A. Naprawdę, radzi sobie super. Pamiętacie, jak jeździłem Teslą? Jak oglądałem ten odcinek później już na YouTubie, to doszedłem do wniosku, że strasznie ten samochód świetnie przyspieszał. Mówię o Tesli P90 z napędem na 4 koła. Możecie sobie też zobaczyć ten odcinek, jak ktoś nie oglądał. O Jezus. Już czułem, że lecę. Trzeba dużo wcześniej hamować tym autkiem. No, w ogóle się nie da z tym sterować. I właśnie tak samo było w przypadku... Wow! Tak samo było w przypadku Tesli. Oczywiście przyspieszenie super, tak? Ale na zakrętach lipa totalna i tamte samochody nie rozwalały na zakręcie. Oczywiście na prostej i na długiej prostej też mnie tam... Co to za znaczek tutaj? Jakiś niezrobiony chyba... Jakieś zdjęcie tam można zrobić sobie, czy coś. Na prostej, na długiej prostej i przy wyższych prędkościach, tam 200, powyżej 260 km na godzinę, no to już mnie zostawiali z tyłu, ale też na zakrętach właśnie. Tesla w porównaniu do tych samochodów supersportowych, no była okropna na zakręty, trzeba było dużo wcześniej tą prędkość wytracać, żeby się zmieścić w zakręt. I tutaj jest podobnie, tylko że to już jest inna klasa zupełnie samochodu, to jest muscle car. Też kiepsko tutaj z prowadzeniem, no ale jeśli już złapiemy tą przyczepność, to naprawdę samochód może się odwdzięczyć wspaniałym przyspieszeniem na prostych. I jeśli potrafimy dobrze go opanować na zakrętach, może być to dosłownie narzędzie do wygrywania. Ja tutaj gadu, a już zbliżamy się powoli do następnego wyścigu. Wyścig uliczny. Moment. Ja to robiłem właśnie Teslą, ale ja go nie wygrałem. Przy okazji, sprawdźmy, jak się sprawi nasz Mustang. Tylko że ja Teslą ścigałem się tu w klasie S1 chyba. A teraz będziemy ścigać się w klasie A, więc prędkości będą troszeczkę niższe. Acz właśnie zastanawiam się, nie spojrzałem na licznik, ile ja tu wyciągnąłem kilometrów na godzinę. Wydaje się, że ten Mustang jest w stanie osiągnąć gdzieś ponad 300 nawet. Okej, okay. Cole Cliff, wyścig równoległy, myślę, że zaczynamy. No i dobra, wysunąłem się na prowadzenie, gonię teraz z Lamborghini Diablo z napędem na tył, bodajże chyba, że to nie jest wersja super veloce, shit. Znaczy są jeszcze wersje Lamborghini Diablo z napędem na 4 koła, nie wiem jak jest w tym przypadku. Tak czy inaczej goni mnie jeszcze jakiś inny samochód teraz. Oj, źle podszedłem. Udało się uniknąć kraksy konkretnej czołówki. Nie mogę tu jechać za szybko, bo tu się zaczynają właśnie te zakręty. Osiągnąłem bossem, tak jak szacowałem, prędkość powyżej 300 km na godzinę. Strasznie jest na tych zakrętach, ja naprawdę jechałem tutaj powoli. I nie dało się zmieścić. Ale myślę, że jest teraz spora szansa, że wygram ten wyścig. Wiecie co, wtedy jak się ścigałem Teslą, to miałem też ustawiony wyższy poziom trudności niż teraz. Nie miałem jak go wyminąć. Jakbym skręcił mocniej, to by mi zarzuciło dupę. Nawet gdybym puścił gaz. Tak więc, gdybym miał niższy poziom trudności, no to Teslą myślę, że też bym tutaj zdobył lepszą pozycję. Jezu, strasznie tym samochodem się tu ściga. Okropnie bym powiedział, tym się nie da skręcać. Jakieś Infinity chyba mnie dogoniło.
Jezus. To nie był naprawdę dobry samochód do tego wyścigu. Ale redukcja biegów do hamowania przydaje się nieziemsko, szczególnie w tym aucie. Naprawdę można dużo lepiej wytracić tą prędkość niż samym hamowaniem. Okej? Bo w Tesli nie mamy jakby ścigał się tutaj Tesla, miał skrzynię manualną, to w ogóle bym nie musiał zmieniać tych biegów, bo mam tylko jeden, prawda? A bonus się dostaje, powinien się dostawać za skrzynię manualną. To jest też dziwna sprawa, nie? Cyk. Udało się, ale powiem wam, że nie polecam. Nie bierzcie, kurczę, Mustanga do tego wyścigu. To chyba był Lexus, nie Infiniti, ten co mnie tam próbował załatwić. Okej. Okay. Mogę M6 teraz wygrać i uwaga... Ojej, tak blisko, 10 tysięcy kredytów, już bym miał M6. Ale to nie jest, te samochody, powiem wam, że nie są takie drogie. Boogie Myers. Whoever handles secrecy for this racing syndicate must be useless. We seem to hear about every midnight battle. Unless they're doing that on purpose. For some unknown reason. Co to jest? Starcie o północy. Dwie wygrane, aby odblokować go. Czyli musiałbym jeszcze jeden ten wyścig... Nie, na pewno nie będę chciał brać tego krętego żadnym muscle carem. Wezmę coś adekwatnego. Ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Tutaj też mamy coś ciekawego. Tak, na pewno wezmę jakiś samochód, który fajniej się prowadzi niż ten Mustang. Okej, samochód wygląda super. Ale tym się nie da jeździć, nie da się skręcać. Dobrze, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.